Cześć, witam Was w kolejnym programie Kadra 2012. W naszych wędrówkach po kraju trafiliśmy, jak widać doskonale, nad Morze Bałtyckie, do Trójmiasta. Jesteśmy na plaży w Sopocie, gdzie znaleźliśmy piłkarzy, którzy uprawiają trochę inną dyscyplinę od tej, którą zajmujemy się na co dzień w naszym programie. Kiedyś było tak, że siatkówka plażowa z zabawy, z rekreacji stała się dyscypliną olimpijską. Kto wie, być może taki los czeka również piłkonożną plażową. Beach soccer z angielska, bo też ten sport wymyślono wbrew pozorom, jak moglibyście pomyśleć, nie w Brazylii, a wy. No właśnie, zobaczcie nasz pierwszy felieton. Beach soccer powstał w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy turniej rozegrany został rok później w Miami. Ideę szybko podchwycili Brazylijczycy i to oni są największą siłą beach soccera. Brazylia jest pierwszym, a także aktualnym mistrzem świata w tej dyscyplinie. Trofeum zdobyła na plaży Copacabana w Rio de Janeiro. Z każdym rokiem rosła popularność tej odmiany piłki nożnej na całym świecie. Także do naszego kraju dotarł beach soccer. Początki piłki plażowej w Polsce sięgają 2002 roku. Założono Polską Federację Beach Soccera. Rozgrywano turnieje Mistrzostwa Polski. W 2003 roku powstała Narodowa Reprezentacja Polski. Na jej czele stanął Jacek Ziober. W 2006 roku reprezentacja Polski zajęła trzecie miejsce w rozgrywkach Europejskiej Ligi Beach Soccera. Dzięki temu Polacy po raz pierwszy zakwalifikowali się do Mistrzostw Świata. W swoim debiucie biało-czerwoni zajęli 11. pozycję. W finałowym turnieju mieli okazję grać przeciwko Brazylii, z którą przegrali 9-2. Polacy w ostatnim meczu pokonali Japonię 8-5. Zespół beach soccera składa się z 5 zawodników, a mecze trwają 3 razy po 12 minut. Jednak najważniejszą zasadą beach soccera jest fair play. Idea ta wcielana jest przez zawodników wszystkich krajów, nie tylko na boisku, ale także poza nim. Czas bez szkoły, potocznie zwany wakacjami, może być nudny, no bo w końcu ile można grać w piłkę nożną, prawda? Żartuję. W piłkę można grać bez końca, szczególnie kiedy są wakacje, a najlepiej czynić to z kolegami na podwórku, bądź też, jeżeli macie taką możliwość, wystartować w wakacyjnym turnieju drużyn podwórkowych, jaki właśnie odbywa się za moimi plecami w Gdańsku Oliwie. O tym, dlaczego taki turniej został zorganizowany i o co w nim chodzi, najlepiej porozmawiać z organizatorem. Może Pan nam przybliżyć ideę wakacyjnego turnieju dla drużyn podwórkowych w Gdańsku? No witam serdecznie. Głównym motem naszej sprawy było to, żeby młodzież z nas używek wymęczyła się na boisku, żeby po prostu dla tych, którzy nie wyjeżdżają, spędziła czas na boisku, hasło wakacje z piłką, wakacje bez używek. Myślę, że to będzie fajna sprawa. Podobno w Waszym turnieju obowiązują bardzo ciekawe zasady. Piłkarz może być ukarany, jeżeli będzie klął na boisku. Tak, chcieliśmy wyeliminować wszystkie niesportowe zachowanie, gra fair play, a więc za każde przekleństwo jest rzut karny przeciwko drużynie, nie ma palenia papierosów, nie ma picia piwa, żadnych alkoholi. Jeżeli ktoś niekulturalnie się zachowuje, jest wypraszany za płot. Zresztą oni sami o tym wiedzą, jak Państwo się przekonaliście, tutaj jest tak zwana samodyscyplina. No i świetnie, gratulujemy, zachęcamy do udziału w takich właśnie turniejach, poszukajcie ich gdzieś blisko własnego podwórka, no i przede wszystkim grajcie, grajcie, grajcie jak najwięcej, a zobaczcie teraz, jak grano właśnie podczas tego turnieju. Czas dowiedzieć się czegoś bliżej o uczestnikach turnieju. Cześć chłopaki, jak nazywa się wasza drużyna, jak długo gracie ze sobą? Olszanka, Wrzesz, no gramy na co dzień. Codziennie gramy tak od kilku lat dobrze już. Znaczy nie w turniejach, tak razem, nie drużynowo. A w turnieju który raz? Pierwszy. Tutaj pierwszy raz, ale ogólnie w turniejach to co rok gramy. Ładne stroje macie, wasza drużyna to chyba jakaś zorganizowana akcja. No raczej nie. Jak się nazywacie? TPS Sielce. Jak wam idzie? No jak nam idzie, zawsze dobrze, nie? Ale coś kamery się boicie, to dobry piłkarz nie może się bać kamery. Nie no, nie jestem dobry piłkarz, nie się boję trochę, nie? I dlaczego?
Arek co prawda dzisiaj nie występuje, jest w młodszej kategorii wiekowej, ale przyszedł oglądać starszych kolegów. Jakie wrażenia? Trochę dziwne, bo ci... nie wiem jak to powiedzieć. Normalnie od siebie. Nie wiem, normalne wrażenia. Myślisz, że które z tych zespołów jest w stanie wygrać turniej? Ci z Oliwy. Z Oliwy. A twoja drużyna, kiedy będziecie grać tutaj? W poniedziałek. Jak, jesteście silni? Tak. A ty na jakiej pozycji grasz? Na pomocy lub ataku. Długo gracie ze sobą? No już prawie 2 lata. Ale jesteście kolegami z podwórka, ze szkoły? Jak to wygląda? Z podwórka i ze szkoły. Dobre boisko to podstawa. Ta sztuczna nawierzchnia, którą widzicie, jest eksploatowana od godziny 7 do 23 każdego dnia, bo to jest najlepsze piłkarskie boisko w okolicy i warto, aby takie boiska powstawały w jak największej liczbie w naszym kraju. Jeśli chodzi o warunki do trenowania, najlepsze są w profesjonalnych szkółkach piłkarskich, no i oczywiście w profesjonalnych klubach. Jeżeli macie możliwość szkolenia właśnie tam, skorzystajcie z tego, bo to może się w przyszłości bardzo opłacić. Tam możecie odebrać najlepszą piłkarską edukację. Zobaczcie, jak wychowankowie piłkarskich klubów walczyli ze sobą na turnieju w podbydgoskim Koronowie.